Gdy zbliża się godzina 14, Dorota jak zwykle udaje się na przystanek, by odebrać swoją córkę Olę, która wracała ze szkoły. O wyznaczonej godzinie na zajezdnię podjeżdża autobus. Jednak dziewczynka z niego nie wysiada. Dorota myśli, że dziewczynka pewnie bawiła się z jakąś koleżanką i przegapiła swój transport. Postanawia więc zaczekać godzinę na następny kurs autobusu. Jednak Ola nie zjawia się zarówno o godzinie 15, jak i o 16. Gdy i z kolejnego pojazdu nie wysiadła jej córka, kobieta była pewna, że stało się coś złego. Postanawia wrócić do domu i o wszystkim powiadomić męża. Co wydarzyło się 14 czerwca 2002 roku? Zostań i posłuchaj. Małżeństwo Dorota i Waldemar na początku lat 90. wprowadzili się do wsi Biadaszki w województwie łódzkim. W przeciwieństwie do większości mieszkańców nie zajmowali się uprawą ziemi. Waldemar pracował jako kierowca tira i jeździł w dalekie trasy po całej Europie, a Dorota zajmowała się domem. Czasami dorabiała jako szwaczka. Wiosną 1994 roku na świat przychodzi ich pierwsze dziecko, córka Ola. 4 lata później rodzi się ich syn. W kolejnych latach małżeństwo zostaje rodzicami jeszcze 2 córek. Parze finansowo powodziło się na tyle dobrze, że w czerwcu 2002 roku kupili okazyjnie dom we wsi Osowa, oddalonej od ich miejsca zamieszkania o 10 kilometrów. Była to tak samo niewielka wieś jak Biadaszki. Liczyła zaledwie kilkadziesiąt domów. Znajdował się tu kościół i 2 sklepy. Ola nie była zadowolona z decyzji podjętej przez rodziców. Nie chciała słyszeć o tym, że ma zostawić swoje koleżanki ze szkoły i poznawać nowe. Biadaszki były dla niej całym światem. Miała tu wszystko, co jako 8-letnia dziewczynka potrzebowała do życia. We wsi każdy każdego znał. Do szkoły chodziło kilkadziesiąt dzieci. Jej klasa składała się z zaledwie 10 uczniów. Wszyscy znali się na wylot. Ola nie chciała tracić tego, co zna. Po rozmowie z Dorotą i Waldemarem cała trójka doszła do wniosku, że dziewczynka zostanie w starej placówce i będzie dojeżdżać do niej PKS-em. Do zakończenia roku szkolnego zostały i tak raptem 3 tygodnie, więc nie ma sensu, by się przenosiła. Zresztą Ola nigdy nie sprawiała rodzicom problemów. Zawsze staranna i zadbana. Z chęcią chodziła do szkoły i bardzo dobrze się uczyła. Po zajęciach pomagała przy obowiązkach domowych. Wszyscy mówili, że Ola jest córeczką tatusia. To ona najbardziej wyczekiwała, aż jej ojciec wróci z trasy. Waldemar często przywoził ukochanej córce prezenty, którymi ta chwaliła się później w szkole. Jednym z zagranicznych suwenirów był zegarek, który Ola dumnie nosiła na ręce. Jednak pomimo tego, że dziewczynka była odpowiedzialna jak na swój wiek i rodzice mieli do niej zaufanie, to aby mogła samodzielnie uczęszczać na zajęcia, musiała przestrzegać ściśle określonych zasad, które ustalili Dorota z Waldemarem. Plan wyglądał następująco. Mama codziennie odprowadzała Olę rano na przystanek autobusowy, który wiózł dziewczynkę do szkoły w Biadaszkach. Ta po lekcjach szła do dawnych sąsiadów na obiad i tam czekała do godziny 15 na powrotny autobus, na który odprowadzał ją któryś z domowników. Z przystanków Osowej odbierała ją mama. Rodzice przede wszystkim tłumaczyli dziewczynce, by ma pod żadnym pozorem nie zbliżać się do obcych i z nimi nie rozmawiać. W Osowej, jak i w Biadaszkach, każdy każdego znał. Sąsiedzi często pomagali sobie w pracach gospodarczych czy w opiece nad dziećmi.
Dzięki tak dobrym relacjom między mieszkańcami, rodzice Oli mogli umówić się z sąsiadami, by ci zajęli się wracającą ze szkoły dziewczynką. Rodzina B, Janina, Antoni, ich 3 dorosłe córki oraz 24-letni wtedy syn Robert nie mieli nic przeciwko, by pomóc Bielewskim w tak sumie błahej przysłudze. Ola była dumna z tego, jak świetnie daje sobie radę z samodzielnymi dojazdami. W domu była zawsze na czas, a i na autobus nigdy nie była spóźniona. Po skończonych zajęciach mogła jeszcze wyjść na podwórko i pobawić się z nowo poznanymi dziećmi. Rodzina Bielewskich cieszyła się dobrą opinią wśród sąsiadów i byli lubiani. Nie był jednak tajemnicą wybuchowy charakter pana domu, który po spożyciu alkoholu był niemal nie do opanowania. Waldemar spędzał w domu zaledwie kilka dni w miesiącu. Podczas tak krótkich wizyt potrafił z byle powodu zrobić awanturę. Skutkowało to tym, że rodzina musiała chodzić wokół niego niemal na palcach i robić wszystko, by nie wyprowadzać go z równowagi. Nie był on jednak nigdy agresywny. Nie używał wobec swoich dzieci przemocy fizycznej. Sytuacja w domu odbiła się na Oli, która od czasu przeprowadzki bardzo się zmieniła. Rzadziej się uśmiechała i wydawała się być lekko przygaszona. Zmianę w zachowaniu dziewczynki zauważyła jej nauczycielka. Domyślała się, że może wynikać ona z problemów, do których przyczynia się Waldemar. 12 czerwca 2002 roku w domu Bielewskich interweniowała policja wezwana przez Dorotę. Waldemar miał awanturować się i biegać po podwórku z siekierą w dłoni. Miał również wyrywać kwiaty z klombów i niszczyć doniczki. Mężczyzna został aresztowany i przewieziony do policyjnej izby zatrzymań, gdzie spędził 48 godzin. Do domu wrócił 14 czerwca. Był to dzień, który na zawsze zmienił życie rodziny Bielewskich. 14 czerwca 2002 roku był wyjątkowy dla wszystkich Polaków. To właśnie wtedy odbywał się mundial, a w telewizji transmitowano mecz Polska-USA. Cała wieś była opustoszała. Wszyscy mieszkańcy kibicowali wiernie swojej drużynie. Gdy zbliżała się godzina 14, Dorota jak zwykle według umówionych wcześniej zasad udała się na przystanek, by odebrać Olę, która wracała ze szkoły. O wyznaczonej godzinie na zajezdnię podjechał autobus. Jednak dziewczynka z niego nie wysiadła. Dorota pomyślała, że córka może bawiła się z jakąś koleżanką i przegapiła swój transport. Postanowiła więc zaczekać godzinę na następny kurs autobusu. Ola jednak nie zjawiła się zarówno o 15, jak i 16. Dorota stała na przystanku aż do godziny 18. Gdy z kolejnego pojazdu nie wysiadła jej córka, kobieta wiedziała, że na pewno stało się coś złego. Postanowiła wrócić do domu i o wszystkim powiadomić męża. Waldemar jedzie do rodziny B, do których Ola zawsze przychodziła po szkole i czekała na autobus powrotny do domu. Cała rodzina czekała na niego już przed bramą. Sprawiali wrażenie, jakby oczekiwali wizyty mężczyzny. Tłumaczą zdenerwowanemu Waldemarowi, że Oli tego dnia u nich nie było. W tym samym momencie ojciec dziewczynki zauważa wiszący na płocie ich domu plecak córki, w którym znajdowały się nienaruszone pieniądze na bilet powrotny. Zadaje byłym sąsiadom jeszcze raz pytanie, gdzie jest jego córka. Ci odpowiadają, że rzeczywiście wpadła do nich na chwilę, ale zaraz gdzieś poszła. Od tamtej pory już jej nie widzieli. Miała ponoć udać się do jakiegoś swojego kolegi z klasy. Waldemar natychmiast udaje się do wspomnianego chłopca. Ten potwierdza, że po szkole bawił się z dziewczynką, ale chwilę przed godziną 15 odprowadził ją pod dom rodziny B. Widział, jak zawiesza swój tornister z myszką Miki na płocie i wchodzi na posesję. Nie jest jednak w stanie powiedzieć, czy Ola weszła do domu, czy nie.
Zaalarmowani zostają mieszkańcy zarówno wsi Biadaszki, jak i Osowej. Kilkanaście osób przeszukuje najbliższe okolice i pola. Ktoś rzuca pomysł, że może dziewczynka poszła do lasu pozbierać jagody. Mogła się tam zgubić i wpaść we wnyki, które są w masowych ilościach zastawiane przez kłusowników. Jednak poszukiwania nie przynoszą żadnego efektu. Wieczorem przerażeni rodzice składają na policję zawiadomienie o zaginięciu Oli. Tuż przed północą w Biadaszkach pojawia się grupa kilkudziesięciu strażaków, patrole policji i psy tropiące. Do poszukiwań dołączają również mieszkańcy zaniepokojeni losem dziecka. Media publikują wizerunek Oli i proszą o wsparcie w jej poszukiwaniach. Rysopis dziewczynki przedstawiał się następująco. Wzrost około 120 cm, długie włosy, ciemnoblond z grubym warkoczem. Ubrana była w fioletową bluzkę z krótkim rękawem i granatowe spodnie z materiału. Na nogach miała buty lakierki w kolorze bordowym i białe skarpetki. Dorota przypomina sobie o pewnej sytuacji, która miała mieć miejsce parę dni wcześniej. Ola poszła do sklepu, a po powrocie do domu była cała roztrzęsiona. Okazuje się, że podczas drogi miał zatrzymać się koło niej samochód. Mężczyzna otworzył okno i powiedział, by dziewczynka wsiadła do środka, bo ma dla niej cukierka. Ola miała potwornie się przestraszyć i uciec na sąsiednie podwórze. Odczekała chwilę, aż auto odjedzie i przybiegła do domu. Pamiętała dokładnie, jak wyglądał kierowca. Miał być przy kości i nie mieć przedniego zęba. Matka dziewczynki opowiada o wszystkim policji. Ma nadzieję, że jest to słuszny trop, bo w końcu, kto wie, może mężczyzna odjechał, ale po kilku dniach wróciłby znowu ją zaatakować. Swoje 3 grosze dodaje Robert, syn rodziny B, który twierdzi, że rzeczywiście w dniu zaginięcia Oli widział podejrzane auto. Miał to być zielony bus. Zwrócił jego uwagę, bo poruszał się po wsi z dużą prędkością. Śledczy zaczynają więc rozważać możliwość porwania. Jednak pomimo stworzenia portretu pamięciowego nie udaje się ustalić nic więcej. Przez kilka kolejnych dni okolice Biadaszek przeczesano wzdłuż i wszerz. Wobec braku efektów wizja porwania Oli wydaje się być najbardziej prawdopodobna, choć dziewczynka doskonale znała zasady bezpieczeństwa. Wiedziała, że ma nie rozmawiać z obcymi osobami. Gdyby ktoś siłą wciągał ją do samochodu, to na pewno by krzyczała i ktoś musiałby ją usłyszeć. Jeśli już z kimś rzeczywiście odjechała, to musiała być to osoba, którą dobrze znała. Mieszkańcy są pewni, że to musiał być ktoś swój. Pojawia się również wersja przypadkowego potrącenia dziewczynki. Może kierowca był pijany. Może wpadł w panikę i zamiast pomóc Oli, to wpakował ją do samochodu i ukrył gdzieś dalej. Niedaleko miejsca zniknięcia dziewczynki odbywały się urodziny pewnego biznesmena. Miała być wyprawiona huczna impreza, na której alkohol lał się strumieniami. Policja przesłuchała wszystkich gości obecnych na urodzinach, jednak nikt nic nie wiedział. Zeznania okazały się być spójne i nikomu niczego nie udowodniono. 16 czerwca 2002 roku, 2 dni od zaginięcia Oli, na komisariat policji wpływa anonimowe zgłoszenie, w którym ktoś pisał, że odpowiedzialnym za zniknięcie dziecka może być Waldemar, ojciec Oli. Według doniesienia, mężczyzna podczas jednej ze swoich międzynarodowych tras miał poznać kobietę, z którą rzekomo chciał zamieszkać i układać sobie życie na nowo. Dlatego miał porwać córkę, by ta wyprowadziła się do Anglii razem z nim. Anonim zostaje szybko zweryfikowany. Policja dokonuje aresztowania mężczyzny i przesłuchania go na okoliczność zaginięcia Oli. Waldemar ma na ten dzień alibi. 14 czerwca 2002 roku pracował w warsztacie samochodowym swojego szwagra. Miało widzieć go tam kilkanaście osób, które mogą potwierdzić jego wersję. Jednak policja nie daje za wygraną.
W końcu ojciec dziewczynki mógł zlecić komuś innemu porwanie jego córki. Postanawiają nie zwalniać mężczyzny z aresztu, a w międzyczasie dalej szukać Oli. W poszukiwaniach uczestniczyło prawie 500 osób. Angażował się również sam detektyw Krzysztof Rutkowski, jednak i jego pomoc okazała się być nieskuteczna. Brak jakichkolwiek tropów powodował, że o pomoc proszono jasnowidzów i wróżki. Dorota chwytała się każdej możliwości w nadziei, że odnajdzie swoje dziecko. Albo chociaż upewni się, że żyje. Każda pozytywna wizja pozwalała jej przetrwać kolejny dzień. Policja przeszukuje leśniczówki i piwnice, bo jeden z wróżbitów twierdził, że Ola jest w jakimś ciemnym miejscu. Wszystkie małe dzieci w miejscowości zostają objęte szczególną ochroną. Obawiano się, że tajemnicze zaginięcie może się powtórzyć. Dorota postanawia na czas poszukiwań przenieść się do domu rodziny B. Zawozi dzieci do swoich rodziców i sama wprowadza się do dawnych sąsiadów. Ma nadzieję, że gdy Ola wróci, to ona będzie już na nią czekać na miejscu. Zresztą to właśnie w domu rodziny B zostaje zorganizowany sztab poszukiwawczy. To tam są omawiane plany dalszych działań oraz podsumowywane dotychczasowe akcje i ustalenia. Zresztą syn państwa B, Robert, bardzo angażuje się w poszukiwania jej córki. Sam bardzo lubił dziewczynkę. Kiedyś zimą zabrał ją i jej koleżanki na kulik. Robił co mógł, by pomóc Dorocie w odnalezieniu jej córki. Całe dnie chodził z policjantami po lesie, pokazując im różne zakamarki, ponieważ jako miejscowy doskonale znał otaczający go teren. Odstąpił matce dziewczynki nawet własne łóżko, co spotkało się z falą plotek. Dorota spała w jednym pokoju z Robertem. Co prawda każdy z nich na swojej wersalce, ale i tak nie uciszyło to spekulacji. Waldemar wyrzucał żonie, że ta na pewno ma romans z synem państwa B. W pewnym momencie Robert zaczynał jednak odczuwać, że policjanci go ignorują. Coraz mniej zwracają uwagi na to, co ma im do przekazania. Wówczas, by wzbudzić uwagę śledczych, zaczyna opowiadać im kolejne historie. Twierdził, że widział, jak pewna osoba, której personalia dobrze zna, wciąga Olę do swojego samochodu. Policjanci oczywiście nie zostają obojętni na tego typu doniesienia i postanawiają od razu sprawdzić ten trop. Okazuje się jednak, że podejrzany był wówczas w tym samym warsztacie co ojciec Oli i również miał alibi. Widziało go parę innych osób, w tym listonosz. W międzyczasie na komisariat policji zostaje ściągnięty z Wrocławia wariograf. Policja chce przebadać Waldemara. Wyniki badania ojca ośmiolatki właściwie nikogo nie zaskoczyły. W 100% wykluczyły jego związek z zaginięciem. Mężczyzna po kilku dniach został wypuszczony na wolność. Śledczy nie zamierzają jednak poddawać się tak szybko. Skoro i tak mieli już na miejscu sprzęt, to mogli go wykorzystać do przebadania innych podejrzanych. Decydują się jako kolejnego sprawdzić Roberta. Policjanci uznali, że na wszelki wypadek warto go zbadać. Według śledczych jego nadmierna pomoc wydaje się być dość podejrzana. W dodatku historie, które opowiadał policjantom, nijak miały się do faktycznych wydarzeń. Zresztą, dlaczego zaczął o tym wszystkim mówić dopiero kilkanaście dni po zaginięciu Oli? Robert nie był badany jako osoba podejrzana, tylko jako niewiarygodny świadek. Mężczyźnie zadano 10 pytań kontrolnych. Reagował na nie normalnie. Jednak gdy tylko biegły zaczął pytać o Olę, jego tętno drastycznie skoczyło. Maszyna niemalże oszalała, gdy Robert został zapytany o to, czy zwłoki Oli znajdują się na polu czy na łące. Policja zleciła powtórne wykonanie badań, by wykluczyć błąd. Przy kolejnej próbie jego organizm zareagował jeszcze mocniej. Wariograf bezsprzecznie wykazał, że Robert kłamie. Co więcej, z relacji śledczych wynika, że na zadawane pytania odpowiadał z przerażającym uśmiechem. Robert został natychmiast zatrzymany, a już po godzinie przyznał się do zbrodni. Bez okazywania skruchy opowiadał na chłodno, jak doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego życie straciła ośmiolatka.
Podczas przerzucania 50-kilogramowych worków z paszą, jeden z nich miał wypaść mu z rąk i uderzyć w Olę, która stała niedaleko wozu. Kiedy zeskoczył na dół, zauważył, że ma zamknięte oczy. Nie wiedział, czy żyje, czy nie. Uznał, że nie. Robert nie próbował jej pomóc. Odpalił papierosa i załadował jej ciało na taczkę. Następnie wywiózł je na pole, ukrywając zwłoki w zbożu. Przez kilka następnych dni miał przychodzić w to miejsce i obserwować, jak ciało dziewczynki się rozkłada. Mężczyzna opisywał dokładnie policjantom etapy rozkładu zwłok w detalach, które możliwe do opisania są tylko dla medyków sądowych. Nie był człowiekiem wykształconym, ale znał takie szczegóły, których nie mógł wymyślić. Bał się, że psy tropiące mogą złapać trop, dlatego zdecydował się zapakować ciało Oli w worek i zakopać w kopcu po burakach, a później przykrył je obornikiem. 3 tygodnie później miał zerwać się o 4 rano i wykopać ciało dziewczynki. Zapakował je znowu w worek i przywiózł na podwórko. By psy nie wyczuły zapachu, zdecydował się polać zwłoki kwasem z akumulatora. Potem wziął ciało dziewczynki na ręce i upchał je w parniku, kotle, który służy do gotowania ziemniaków dla świń. Umieszczenie zwłok w palenisku zajęło mu dłuższą chwilę. Gdy udało mu się umieścić w nim ciało dziecka, podłożył drewno i rozpalił ogień. Na wierzch położył jeszcze kawałki starej opony, by zapach palonej gumy stłumił smród palonych włosów i mięsa. Po kilku godzinach z ciała Oli miał zostać jedynie popiół. Zeznania Roberta trwały całą noc. Gdy prokurator myślał, że ma już winnego oraz zna dokładny przebieg wydarzeń, Robert zdecydował się przedstawić kolejną wersję tego, co stało się 14 czerwca 2002 roku. Według kolejnych zeznań złożonych przez Roberta, śmierć Oli to nie był wypadek, a zabójstwo. Tłumaczy, że między nim a dzieckiem miało dojść do czegoś bardzo złego. Nie chce wyjawić, co ma na myśli, ale stanowczo zaprzecza, że chodzi o seks. Miał zajść Olę od tyłu i przycisnąć rękę do nosa i ust, by ta nie mogła oddychać. Nie szarpała się długo. Dalsze działania Roberta miały być takie same jak podczas pierwszej wersji wydarzeń. Prokurator zapytał, czy zgodzi się wziąć udział w wizji lokalnej. Następnego dnia Robert był już na swoim podwórku. Podczas przeprowadzanej rewizji mężczyzna po raz kolejny zmienia swoje zeznania. Mówi funkcjonariuszom, że ma już dość kłamstw i tym razem powie prawdę. W tej trzeciej wersji miał przypadkiem uderzyć Olę widłami, gdy przerzucał słomę, na skutek czego dziewczynka upadła na wóz, uderzyła się w głowę i zmarła. Wersję o nieszczęśliwym wypadku z widłami również szybko odwołał i przyznał, że udusił ją gołymi rękami. Miał zatkać jej usta, nos, przytrzymywać 1 lub 2 minuty, doprowadzając do uduszenia dziewczynki. Później wyszedł na papierosa, a gdy wrócił, zauważył, że z jej nosa polała się krew. Ciało dziewczynki wywiózł na taczce, ugotował w parniku i podrzucił świniom, bo jak to mówi, świnie zjedzą wszystko. Wszystko oprócz włosów. Nikt nie był w stanie zorientować się, która z wersji jest prawdą. Tym razem śledczy zażądali dowodów. Najlepiej, żeby pokazał coś, co zostało ze szczątków Oli. Robert się zgodził. Siedząc w radiowozie, przypomniał sobie, że gdy pakował Olę do worka, od rozkładających się zwłok oddzieliły się włosy. Na miejsce wysłano psa szkolonego w poszukiwaniu zwłok. Pod cienką warstwą ziemi odnaleziono fragment skóry i rude włosy spięte w kucyk. W taki, jaki zawsze nosiła Ola. Mama dziewczynki rozpoznała również frotkę, którą własnoręcznie zrobiła dla córki. Badania DNA wykazały, że włosy i skóra należą do osoby płci żeńskiej. Okazało się, że wcześniej ktoś poddał je termicznej obróbce. Ich stan wskazywał na to, że przed ukryciem najprawdopodobniej zostały wygotowane. W wyniku zmian, jakie zaszły w tkankach, nie dało się w 100% stwierdzić, że odnaleziony skalp to pozostałość po Oli.
Rodzina Roberta po zaginięciu dziewczynki wyprzedała swoje wszystkie zwierzęta hodowlane, a mięso kupowała od innych rolników. Mieli oni również kupić nowy parnik, bo poprzedni miał się popsuć. Policja miała swoją teorię, że brzydzili się oni jeść mięso z własnej trzody. Jeden z policjantów mówi, że ich błędem było to, że zakładali porwanie. Do poszukiwań Oli ściągnięto psy na tak zwany górny wiatr. Może gdyby wśród czworonogów znalazł się choć jeden pies szkolony w poszukiwaniu zwłok, sprawa by wyjaśniła się od ręki. Prokurator przedstawił Robertowi zarzut zabójstwa oraz zbezczeszczenia zwłok. Proces Roberta B., który rozpoczął się jesienią 2003 roku, miał charakter poszlakowy. Nie było ciała ofiary, nie było dowodów wskazujących na winę mężczyzny. Poza jego zeznaniami policja nie miała nic. Nie było też relacji innych osób. Przed sądem mężczyzna uparcie twierdził, że jest niewinny, że wcześniejsze jego zeznania były wymuszone przez policję, która go biła i torturowała. Dodał, że miał być ofiarą spisku. Policjanci podczas przesłuchań mieli go bić i grozić śmiercią, podsuwać do podpisu puste protokoły, odurzać, dosypując do picia psychoaktywne substancje. Mieli też podmienić wyniki wariografu, a do akt włożyć zeznania zupełnie innej osoby. Biegły psychiatra ocenił, że w czasie dokonywania zarzucanych mu czynów oskarżony miał zachowaną zdolność ich rozpoznania, jak i zdolność pokierowania swoim postępowaniem. Dodał, cytuję: odnośnie jego osobowości jest to człowiek zahamowany w sferze seksualnej z lękiem przed nawiązaniem kontaktu seksualnego. Jest także introwertyczny. Sam zresztą określa siebie, że siedzi jak w skorupie. Badanie seksuologiczne ujawniło, że ma prawidłową orientację seksualną. Zatem jeśli ten czyn miał charakter pedofilny, to był to objaw tzw. pedofilii zastępczej. W 2004 roku Sąd Okręgowy w Sieradzu uznał, że Ola zginęła w wyniku nieszczęśliwego wypadku i skazał Roberta na 7 lat więzienia. Po apelacji obu stron wyrok uchylił łódzki sąd apelacyjny i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W 2006 roku Robert został skazany na 25 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci i celowe zbezczeszczenie zwłok. Po kolejnej apelacji, tym razem jego adwokatów, wyrok znów zmieniono. Sąd przychylił się do wersji o nieumyślnym spowodowaniu śmierci, za co Robert miał trafić do więzienia na 5 lat. Dostał też dodatkowe 2 za zbezczeszczenie zwłok. Biorąc pod uwagę czas, jaki już spędził w więzieniu, Robert odsiedział rok i wyszedł na wolność. Dla rodziny Oli procesy były tak traumatyczne, że nie dążyła do kolejnych apelacji. Po odsiedzeniu wyroku Robert wrócił do rodzinnej miejscowości, która podzieliła się na 2 obozy. Jedni zerwali z nim kontakt, inni wierzyli w jego niewinność i stanęli po jego stronie. Robert nadal twierdził, że padł ofiarą spisku. Starał się walczyć o swoje dobre imię, pisząc pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jednak wszystkie instytucje odmówiły mu pomocy prawnej. Kilka dni po powrocie Roberta do Biadaszek, mama Oli przyjechała do dawnego znajomego. Chciała poznać prawdę. Płakała i pytała się Roberta, czy jest jeszcze sens, by szukać córki. Mężczyzna zapewniał, że jest, że on na jej miejscu nadal szukałby Oli. Rodzice Roberta nie wierzą w winę syna. Według nich nie byłby zdolny do zamordowania dziecka. To niemożliwe, ponieważ mężczyzna nigdy nie chciał uczestniczyć ani w świniobiciu, ani w ubijaniu gęsi czy kur. Tymczasem sam Robert z ochotą udziela wywiadów i pokazuje się w telewizji. W rozmowie z reporterem programu Interwencja nadal utrzymuje, że w tej sprawie wcale nie chodziło o wykrycie sprawcy, tylko o zamknięcie kogokolwiek. Dodał, że jest pewny, że nie chodziło o prawdę, tylko o to, żeby dopasować winę do sprawcy. Na koniec mówi, cytuję: co mi pozostało? Udać wariata i najmniejszy wyrok złapać. Lepiej 7 niż 25 lat.
Robert podczas aresztowania zaczął również przedstawiać się jako osoba, która ma specjalne uzdolnienia. Mówił, że już od dzieciństwa ma umiejętność kontaktowania się z duchami, Jezusem Chrystusem i Matką Boską. Po wyjściu z więzienia odnosił się do tych rewelacji, mówiąc: co chcieli, to usłyszeli. Jak grozi dożywocie, to nie masz nic do stracenia. Robisz się na wariata. Zamiast w zakładzie, siedzisz w szpitalu. W 2022 roku sołtys Biadaszek przekazał portalowi naszemiasto.pl, że Robert obecnie nie przebywa na terenie powiatu wieruszowskiego. Miał znaleźć pracę i przenieść się bliżej miejsca zatrudnienia. W wyniku zaginięcia rodzice Oli się rozstali. Dorota nie może wybaczyć mężowi przeprowadzki do Osowej, a mąż żonie tego, że pozwoliła Olusi chodzić do szkoły w Biadaszkach. Waldemar jest w nowym związku. Na świat przyszła jego kolejna córka, którą nazwał Ola. Ola w roku, kiedy nagrywam ten podcast, skończyłaby 30 lat. Mimo to rodzice wciąż szukają jej żywej. Nie wystąpili o wydanie aktu jej zgonu. Nie postawili jej też symbolicznego grobu. Wierzą, że gdzieś tam jest. Mama Oli przez wiele lat od jej zaginięcia wciąż poszukiwała córki. Co roku na własny koszt wykonuje progresję wiekową. Dorota złożyła skargę do Strasburga na śledztwo policji. Dalej korzysta z pomocy radioestetów, jasnowidzów i wróżek. Waldemar przez podejrzenia o wywiezienie córki za granicę stracił pracę. Przez złą opinię nikt nie chciał go zatrudnić. Wpędziło go to w tarapaty finansowe. Rafał Szkudlarek z Komendy Powiatowej w Wieruszowie, który pracował przy śledztwie, mówi, cytuję: także policja wciąż poszukuje Oli jako zaginionej, ale nikt tu nie wierzy, że działania zakończą się jakimkolwiek sukcesem. Ja i wszyscy, którzy pracowali nad tym śledztwem, jesteśmy przekonani, że dziecko nie żyje. Budzenie w rodzicach fałszywej nadziei jest niczym innym jak tylko nękaniem. To coś, co wciąż na nowo rozdrapuje w nich tę tragedię. Żadne z nich nie jest w stanie zakończyć żałoby i wrócić do normalnego życia.